Pomocnica Świętego Mikołaja. O co tu pajacujesz? Po jak robisz? No po jak robisz? Grałeś walkę? To teraz płacz! Weź przestań pajacować, po jak robisz? Na dzień dobry jeszcze poczekałbyś chwilę. Po jak robisz? Skoczyłeś w melanżę? Czy dalej imprezujesz? Tak do walki przygotowujesz razem się? Razem z tobą chodzę na melanżę, więc się uspokój, nie? Poprosiłbym, żebyśmy pokazali w ogóle stanowisko świstaka, ponieważ tylu osób nie widzieliśmy nigdy w jednym miejscu. Co tam się stało? Dlaczego masz swoje własne śnieżynki? I co zrobiłeś na samym początku? Ja przychodzę tylko z swoimi dziewczynami i po prostu nie Krystian Śwista, tylko sam świstak. Krystian aktualnie odpoczywa w przestrzeni kwantowej i do północy przyjmuje jego ciało. A oni wiedzieli, że biorą walkę, wydają od razu na siebie wyrok. Ty cały czas w melanżu, 2 miesiące, ty gościu robisz walkę, się nie przewracasz się od razu. I ma z nimi walczyć? Ty wydałeś na siebie wyrok, stary, jak pozwoliłeś, żeby dwie k***y ci na ryja napluły, stary. Chłopaki, wy nawet nie wiecie, o co wy się wpierdoliliście. Szkoda mi waszego Sylwestra na Ojomie, no ale wiecie, taka praca. Dobrze, od razu zaatakowałeś tutaj dziewczyny, które przyszły razem ze Świstakiem. Wiesz, to nie chodzi o nie, tylko jakiś filmik wrzucił Świstak, jak stare dwie panienki plują mu do ryja. No pozwoliłbyś sobie dwóm panom, żeby ci napluły do ryja? Świstak, co ty miałeś w bani, że wpadłeś na pomysł, że to będzie spoko? Już to jest czysty atencjusz. O co ci chodzi? Teraz, bo ty jesteś tych ograniczonych atencjuszem. Ale jestem ciekaw, co miałeś w bani. Masz przeprany łeb, kurwa, gościu. Jak myślisz, że to jest złe? Dobra, mogę mieć przeprany, ale nie mam tak na stronę, jak ja wiem, potencjusz, stary, że ty nie robisz, ale kurwa, no. Ej, napluły ci do ryja, człowieku. Dałeś sobie sam napluć dwóm pannom do ryja. Co ty masz w bani, kurwa? No powiedz mi. Tak, no jakby do dupy to by wszyscy zrozumieli, ale do ryja to już. To jest seks, nie wiem, jak dla ciebie. Może wojsz dwóch chłopaków. Jak do tego doszło w tym momencie? Ponieważ wy braliście udział w walce Boro na 10 i wydawało się, że była między wami komitywa, że był między wami wzajemny szacunek, a tymczasem od samego początku taka wielka agresja z obu stron. Co się wydarzyło przez ten cały czas? Świstak coś pajacuje, podkręca chłopa kozaka. Jeśli, wiem, ja że taki nie jest, wiem, jaki jest naprawdę. To jest koniec. Dałeś sobie, stary, dwóm dziewczynom napluć do ryja. Chciałeś to 3 razy i potencie. Ale one tobie, kurwa, no chłopie. Zazdrości, chciałbyś tak, nie. Ja wiem. Nie. Ja mogę tylko mogę coś załatwić, jak taki smutny jesteś, chodzisz. Ostatnio Marianna próbowała zainicjować jakiś bliższy kontakt z Moniką podczas face to face'a. A tutaj pojedynek kobiet. Możesz patrzeć w oczy. Koleżanko, słuchaj, rączki. Ja ci chciałam tylko nie dotykaj. Założyć, wiesz, bo to mikrofon. Dzieło sztuki nie jest dla wszystkich, wiesz? Bardzo wysoko siebie cenisz. Monika Laskowska, Marianna Schreiber, pojedynek kobiet, który coraz bardziej elektryzuje. A czemu się trzęsiesz? Rączki mi świeżby, wiesz? Rączki świeżby. Co byś chciała zrobić? A nie wiesz? To co zrobię? Pozycja bokserska. Co tam się stało i jak ty zamierzasz mieć ten kontakt z Moniką, ponieważ najpierw wyży między wami, a potem Monika twierdzi, że próbujesz się do niej zbliżyć i ją pocałować. Proszę? Tak to wyglądało. Powtórz, co próbuję zrobić? Pocałować Monikę. Ale kto mówi, że tak to wyglądało? Ty tak twierdzisz, czy Monika sobie to uroiła? Rzeczywiście. Może na OnlyFansie ma już takie doświadczenia, ja nie wiem. Rzeczywiście poczułam się bardzo niezręcznie, jak gładziłaś moje włosy, później mówiłaś o mojej urodzie, jaka piękna jestem. I tak się zastanawiałam, czy, bo wiem, że miałaś operację nosa robioną, czy to tak specjalnie się podlizujesz, żeby nie za mocno ci ten nos poprzestawiać po prostu. Nie wiem, ja poczułam się dość niezręcznie, jesteś mężatką i trochę tak nie wiem, czy może chciałabyś jednak na tego tutaj karierę robić. Jak dostałam ofertę tej walki, to pomyślałam sobie, czekam na moment, w którym będę mogła się zbliżyć do Moniki. A tak poważnie, posłuchaj, ja tak naprawdę to chyba powinnam mieć dużego moralniaka. Wiesz dlaczego? Ja dostaję cały czas komentarze, że ja będę biła 16 lat starszą od siebie kobietę. Na upartego mogłabyś być moją matką. Boję się, że jak zrobię ci krzywdę, nie skończyłam. Boję się, że jak zrobię ci krzywdę, nie kończysz. To ludzie pomyślą, że ja jestem taka zła, bo ja biję po prostu prawie 50-latkę. Ja się z tym bardzo źle czuję, ale... No właśnie słyszę, że bardzo sobie, się z tym źle czujesz. Ty masz w sobie tyle takiego... A gdzie jest twój problem, powiedz mi? Ty masz w sobie tyle takiego jakiegoś, nie wiem, jakichś takich negatywnych emocji, że ciebie po prostu trzeba wyjaśnić. I dlatego właśnie stwierdziłam, że wezmę tą walkę i pokażę ci po prostu, ty jak należy tą walkę, się zachowywać. Tak? Ja ciebie obrażałam na social mediach, ja ciebie zaczepiałam, nie ty mnie. Ja nie obraziłam ciebie, tylko twoje zachowanie. Wyraziłam dezaprobatę odnośnie twojego zachowania. Przypomnijmy, Monika Laskowska udała się do kliniki, w której to przypięła się do kroplówki. Przypięłam na początku się. Szła i udawała Marianna, jakbym dlała. Język polski, trudny język, pokazywała, ja jakbym dlała. Miała przypiętą tą kroplówkę, szła i tak, o Jezu, zaraz zemdleję. Po czym nagle zaczęła tańczyć i o, patrzcie, jaka jestem tutaj powabna ten, nie? 3, 4, 5.
oburzenie w komentarzach, że ludzie mówią, że ty się nabijasz z ciężko chorych ludzi. Ty sobie zdajesz sprawę, jaką ty grupę ludzi obraziłaś tym swoim zachowaniem? Wiesz co, ja już mówiłam. I ja to oceniłam, nie ciebie. Ja już powiedziałam o tym. Nie ciebie, bo już ci mówiłam, że ty jesteś nudna, ja nie mam się do czego przyczepić. Do lekarza się chodzi mi o twoje zachowanie. Rozumiesz? Do lekarza się chodzi, jak jest potrzeba i nie muszę się nikomu tłumaczyć, po co ja tam poszłam. Ale no to się nie robi żartów. Wyobraź sobie, żebym ja leżała w szpitalu i robiła sobie, nie wiem, jakieś tańce na łóżku szpitalnym z kroplówką przypiętą. Przecież to się nie godzi, dziewczyno. Te książki, jak się mają dedykuję czuć każdy... dzieci przypięte do kroplówki, którym ta kroplówka ratuje życie? Pomyślałaś wierszy? Ciąg dalszy twojej hipokryzji. Tę książkę dedykuję każdej osobie, która w siebie nie wierzy. Każdej osobie, która owładnięta jest strachem i ograniczeniami, którym boi się przeciwstawić. Każdej osobie, która boi się otwarcie wyrazić myśli, uczucia. Każdej osobie, która pragnie żyć po swojemu. Ale szept, co ludzie powiedzą. Piękne, ale smutne bardzo. Twoje, prawda? I co w związku z tym? Jaka jest konkluzja hipokryzji? Tak? Bo nie rozumiem. No właśnie, co ludzie powiedzą? Co ludzie powiedzą? Że nie wierzysz w siebie. Ta książka jest sprzed 2 lat. No to chyba właśnie to jest fajne, że można pokazać, że przechodzi się jakąś konkretną drogę, żeby w siebie uwierzyć. I dzisiaj ja w siebie wierzę. A rozumiem. Właśnie dzięki temu. Ale czyli teraz zobaczymy ciebie na pomarańczowej platformie, dlatego usiadłaś obok Świstaka. Nie no, my razem po prostu trenujemy, jesteśmy razem teamem i tak? Wiesz. Też tak myślałam właśnie, właśnie było te gładzenie po włosach. Nie będę takiego prymitywu komentować. Gładzenie po włosach, bliskość, natomiast, przymilanie się. Nie będę takiego prymitywu komentować, powtarzam raz jeszcze. Mam nadzieję, że ostatni. I teraz chciałabym się odnieść do tego, co powiedziałaś. Ja bym bardzo chciał, żebyś ty kiedyś usiadł i tak powiedział naprawdę, co ty sądzisz, kiedy siedzisz na panelu i słuchasz, jak wszyscy dookoła się cisną, wyzywają i obrażają. Ja jestem po prostu bardzo szczęśliwy, że federacja jest w stanie mi załatwić takich zawodników jak Szuli, że nie muszę z siebie robić pajaca, tylko mogę być sobą. Na pewno to się wiąże z mniejszymi zasięgami, z mniejszą kasą, ale cieszę się, że mogę pozostać sobą, pozostać przy swoich wartościach i po prostu jestem szczęśliwy, że tutaj mogę być na uboczu, nie wciskać się nigdzie tutaj. Był taki pomysł zrobić walkę 1 na 20, bo była na Akademii Cloud walka 1 na 10 Boro, jak pamiętacie. Ja chciałem zrobić walkę 1 na 20 w boksie na małe rękawice. Może to dojdzie do skutku. Natomiast Świstak, może zacznijmy od tego, ponieważ widzę też pytania, o co w ogóle chodzi z dziewczynami. Czy możesz przedstawić nam genezę, dlaczego ty zawsze wychodzisz w obstawie? Facetom przedstawiać nie muszę, ewentualnie dziewczynom mogę. Gwiazdy kina akcji, wiecie o co chodzi, Chihuahua. Hejka. No i Livia, tutaj jest fanka takich bardziej ostrzejszych rzeczy. A i to jak jesteśmy przy Livii, tak? To ja mam takie pytanko, może ty chcesz usiąść, bo mi tak powiem ci głupio trochę. No, wiesz co, nie, bo ona lubi, tak? Wiesz, ona lubi, tak? No. Nie, bo mi tak... To nie jest tak, że ona ja nie lubię, tak ja nie lubię, taki nie lubię siedzieć jak kobieta siedzi. Nie, bo taki fetysz, wiesz, to, Livia to tak się dziwnie tak, czuję. Dzień, także... Chodź, podzielimy się. Dobrze. Mogę iść do ciebie na kolana. Nie, no ja mam żonę i 2 dzieci, ale... Poszła propozycja pójścia na kolana, a kolega odmówił. Na pewno, siadaj. Albo ja sobie siądę na Świstaku. No, Marianna nie wydaje się być zachwycona ogólnie tym, co się dzieje dookoła. Ale stąd są lepsze widoki. Przepraszam, kochanie, wiem, że gdzieś tu siedzisz na scenie. To ma wiedzieć, ten wie, na czym polega. Ja nie będę teraz zgrywać wiadomo jakiej lewicowej aktywistki i mówić, że to jest uprzedmiotawianie kobiet. Natomiast no, cieszę się, że koleżanka usiadła, także bardzo, bardzo miły gest ze strony kolegi. Czyli no wiesz, chodzi ogólnie o jej fetysz, prawda, Livia? Tak, dokładnie, nie uważam, to znaczy że... co? Mój fetysz, tak? Ja mam fetysz stania. To dobry fetysz w pewnych... Poczekajcie, może dajmy ten głos Monice. Niech ona o fetyszu nam opowie. Pytałaś Livię. No Marianna, mówiłaś niedawno ale ktoś czuje, że będzie większą ekspertką. Kobiet, a może powiedz o swojej fundacji i o tym, jak pewna kobieta była nękana przez mężczyznę i później go broniłaś zamiast wspierać kobiety. Także hipokryzja cały czas wychodzi. Tak, ja nie chcę słuchać, bo już z twoich ust pada tyle okrutnych kłamstw. Więc tak, moja odpowiedź jest taka. Kolejną rzeczą, o jaką mnie oskarżysz, pokazujesz mi dowody w tej chwili na telefonie. Jeżeli pokazujesz mi screen z artykułu, to w tym momencie podaję cię do prokuratury. Jeszcze jedno słowo, które Marianna, nie podpierasz dowodem i podajesz do prokuratury, niezależnie od tego, że przegrasz. Straszysz, Natana też ostatnio straszyłaś, a to, co zrobiłaś ze zdjęciem moim Laluny, to jest podżeganie do nienawiści kobietom. Zastanów się, jakim co ty robisz. Jakim zdjęciem z twoim z Laluną? Wstawiłaś na swoje social media. Kochani, moje zdjęcie kochani, z Laluną. Może wy nie znacie tej historii, to ja wam ją przedstawię. Uwaga, mogę do mikrofonu coś puścić? Użyłaś mojego wizerunku. Mateuszu, nie wyraziłam mogę coś puścić do mikrofonu? Uwaga. Mavs chce się do czegoś przydać, więc poszedł kochani, po napoje. Ja powiem inaczej, jak mi tu nie wyjdzie we frikach, bo wszyscy cisną mnie, że jestem jakimś no-name'em, nikt mnie nie zna, to chociaż będę tutaj napoje nosił, nie? Tarka, dzięki. Jesteś w porządku no-name'em, byku. Okej, okay, przedstawmy teraz przyjaciółkę Moniki i całą genezę. Z chęcią
rozwaliłabym jej ryj na gołe pięści, ale teraz to ona będzie mnie błagała o tą walkę. Jeżeli nie, to będzie pierwsza i ostatnia jej walka we Freak Fightach, bo słuchaj, kobieto. Jakieś udziały w federacji, Laluna ma, tak? Czy jak ja dojdzie do tego, że wyjdziemy, to cię zniszczę totalnie psychicznie. I uwaga, no to kochani, teraz Marianna tak. To jest 22 grudnia, 13 grudnia, dzwoni Laluna i mnie straszy. Próbuje się mnie zastraszać, bo ja się nie boję. Próbuje się mnie zastraszać. Ale kto cię zastrasza? O czym ty mówisz w ogóle? Pluje się na mnie, rozbija mi się telefon. Nawet dostałam od Mikołaja taką fajną tapetę. Proszę o przybliżenie, kamerzyste. A już wszyscy po prostu robią to, co chcesz. Tak, ponieważ ja jestem królową Freak Fightów. I jakby co to, operatora kamery. Kamerzysta, aha, wierzysz, tak? To ktoś inny. Naprawdę coś z głową. No, uczyńmy to. Jesus, ja myślałam, że moja poprzednia... A tu koronacja ma miejsce, tak? Ta ta ra ra ta 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 ta. Bardzo szybkie koronowanie, jak na wejście do świata Freak Fightów. Marzenia są piękne. Monika, czy chciałabyś się pokłonić przed królową? Królową czego? Hipokryzji, ja podejdę iluzji? Do niej. Niech masz szansę. A przypomnijmy, że macie dziewczyny przycisk. Góra wszyscy mają. Mahomeda, ale ta dziewczyna to jest się, tak? Jedna wielka iluzja. Czuję, teraz dzięki temu, że jestem królową, czuję, że mam cały po prostu świat od swych stóp. Zobaczcie, kochani, nawet a nie może być w rządzie, ust? Żeby móc rządzić. Kiedy prawdę usłyszymy z twoich ust? Z tego czasu słuchałem na tyle Dody, że wiem, że królowa jest tylko jedna. Nie? Nie chcesz? No trudno, znieważyłam. Wiesz co, ja mam na imię Monika Laskowska. A ja tylko przypomnę, że... To jest po prostu czysty atencjusz. Normalnie na żywo, jak jest wśród nas, zachowuje się jak zwykły, spoko koleś. Widzi kamery i robi takie szopki. No. Nie ma szacunku do siebie ani do innych. Gościu, pomyliły się osoby, gadały z Krystianem wtedy, tak? Ale Krystiana tutaj już nie ma. Chcieli Darol 2, mamy Darol 2 w domu, no. Dziecko, powiedz mi, co ty tu w ogóle robisz? Co ty tu jesteś po to, żeby przyjść, zostać w p***e i wrócić do normalnego życia, tak? Ty, kurwa, kiedy... Okej, zróbmy to! To zamieńmy pary w takim razie. Ja, kurde, że... Tak, cię uderzę, myślisz taką k***ę, jak ty będę? Mamy jakiś honor, to niech... Ty widać, kurwa, mamy tych malarzy, kurwa, no. Taki honor. Dlatego razem ze mną, co ty pierdolisz, chłopie? Chłopie, na najprostszy nigdy nie byliśmy razem. No i to jest farmazon takiego, kurwa. Kurwa, dobra, dostajesz tą p***ę i wychodzisz stąd. Wstawaj, zestrałaj się, świstak. Monika, wyrywałaś się do odpowiedzi, więc oczywiście odpowiedz Mariannie, natomiast ja mam też jedno pytanie. Ja wiem, że ciebie bardzo drażni to, kiedy ktoś wypomina ci twój wiek, a twoja rywalka robi to za każdym razem. Czy ty byś chciała raz, a dosadnie móc na to odpowiedzieć, na zarzuty, że mogłabyś być matką swojej przeciwniczki? Wiesz co? Nie wiem, czy bym mogła, nie zastanawiałam się nad tym. Zapewne raczej nie, no biologia na to pewnie by nie pozwoliła. Moja przeciwniczka robi wszystko, żeby poniżyć wszystkich, którzy tutaj są. Poniża ludzi dookoła od początku, także... A no, czym konkretnie? I... Wymieniaj. Raz. Mnie nie poniża, dostałem problemy. Ja nie zaczynam. No, po pierwsze, czym poniżyłam, no? Od jednego. I wiesz, co chciałam powiedzieć ale przede wszystkim, Monika, że nie rozmawiam konkrety. Z tobą, z osobą, która łga, kłamie, poniża dialog. Ludzi innych. Myślałam, że prowadzimy nie dialog, nie monolog. W ogóle. Już pojawiła się jedna osoba, która chciała mi pokazać swoje umiejętności, no i rzeczywiście... Dziecko? Nikita? No, ale przecież uważasz się też za dziecko. To w końcu jak to jest? Ja pytam, czy nie miałaś oporu bić dziecko? No a czy ty nie będziesz miała oporu bić, jak to powiedziałaś, starszą panią? No to jest... A nie odpowiada się pytaniem na pytanie, nieładnie. Mówiłaś tutaj o tym, że masz moralniaka właśnie w kontekście bicia Moniki, która jest od ciebie że o tyle starsza. Że powinnam mieć. Że powinnaś mieć moralniaka. Jakby internauci od samego początku zadają pytanie, czy nie powinnaś mieć moralniaka, że walczysz na gali, którą chciałaś w jakiś sposób, wiesz, odwołać, zdelegalizować i tak dalej. No i to jest pytanie, czy, które myślę jest dosyć ciekawe. Mnie osobiście ciekawi jeszcze jedna rzecz. Ta twoja przemiana od tego twojego pierwszego pojawienia się w ramach programu Roast Special, gdzie wydawało się, że ty wciąż jesteś outsiderką co do tego świata. Teraz, kiedy patrzę na koronę na twojej głowie, kiedy patrzę na to całe przedstawienie, no wydaje się, że ty się idealnie tu odnalazłaś. Pytanie, czy są dwie Marianny, czy któraś z nich konkretna jest prawdziwa, czy to jest jakaś gra psychologiczna, bo internet bardzo negatywnie reaguje na te posty, szczególnie ci widzowie, którzy kojarzyli cię wcześniej z zupełnie innej działalności. Dla wszystkich widzów, moich kochanych obserwujących, których bardzo ciepło pozdrawiam, kocham was serdecznie, dziękuję wam z całego serca, że mnie obserwujecie, że jesteście ze mną, że mnie wspieracie, że dodajecie mi skrzydeł. Chciałabym powiedzieć, że jestem cały czas tą samą Marianną. Mam cały czas te same wartości, którymi są rodzina, wiara, Bóg, honor, ojczyzna i murem za polskim mundurem. I to się nie zmieni niezależnie od tego, czy dzisiaj będę tutaj stała z bluzką w tęczowych kolorach, czy będę się biła z Moniką, czy będę, nie wiem, cokolwiek innego robiła. To się nie zmieni, bo to się po prostu ma w sercu. Monika, pytanie do ciebie. Wydaje
wydajesz się mocno poirytowana tym, co się dzieje. Teraz już no, ciężko cię poznać po prostu. Nie jesteś uśmiechnięta, jesteś wyraźnie skupiona. Monika, chyba zmieniłam orientację. No tak jest właśnie. No mówię, no. Wiedziałam od początku, co się dzieje, co się święci, że jednak specjalnie pomarańczowa platforma należy trzecia do ciebie, Marianna, że próbujesz konkurencję mi zrobić. Tak zbulwersowana moim fansem, a chciałam was powiadomić właśnie, że wiecie, jak bardzo lubię wspierać potrzebujących. Zdjęcia, które pojawiają się na moim OnlyFansie, zostaną umieszczone w kalendarzu, z którego część zostanie przeznaczona potrzebującym. Na Świstak aż się ucieszył. Pomoc. Ale jako stary subskrybent. Ale moment, ja odnośnie OnlyFansa chciałam jedną rzecz powiedzieć, o której zapomniałam. Monika powinna mi podziękować, wiecie dlaczego? Jej się nie mogła zdarzyć lepsza promocja jej OnlyFansa niż dzięki mnie. Nie potrzebuję. Ty, naprawdę, dziewczyno, uważnie, jeszcze na mnie zarabiasz, rozumiesz? Ja na tobie. Niezłe, dlatego to zaczepiałaś mnie w social mediach, żebym na tobie zarabiała. Widzisz? Jaka no i właśnie o tym mówię, o tej twojej koronie. Ty jesteś jedną wielką iluzją, jednym wielkim fałszem. Nic nie jest, co z twoich ust pada, to co jest na twojej głowie, co w twoim sercu. Nic nie jest prawdziwe. Niente. Nothing. Co zrobimy? Face to face'a. Ale moment. Ja nie wiem, czy powinnam wychodzić, ponieważ Monika, jak tylko się do niej zbliżam, twierdzi, że jestem lesbijką. Ja się boję. Ale ostatnio zbliżyłaś się, dotykając Monikę, więc być może wystarczy bez tego. Chciałam z tego miejsca przekazać wszystkim osobom homoseksualnym, że macie takie samo prawo głosu jak osoby heteroseksualne. I nikogo nie wyganiasz z ich prawa, miasta. Wszyscy mamy te same prawa. Ja myślę, że oni to chyba, Monika, chyba to wiedzą, ale... Jeśli próbuję tu obrazić, to bardzo was za nią przepraszam. Dziewczęta, robimy face to face, odwracamy się. Nic z tego. Nie odwracasz się? Ona mnie nie szanuje. To też grozi pewnymi... Ale to jest jeszcze bardziej niebezpieczne. Tyłem do królowej będziesz stała. Właśnie taka królowa jest. Drogie panie, proszę, face to face. To jest... Mateuszu, mi nie sprawia przyjemności patrzenie na jej tyłek, naprawdę. Świstak to jest chyba ass to face, co nie? Słuchaj, ja to jestem w szoku, naprawdę, podoba mi się to. Podejdziesz, Monika? Ja honorowo, mimo że mam koronę. Tylko niech ona znowu nie patrzy mi w cytku. Nawet nie mam mikrofonu, zobacz, widzisz? Dobrze, Monika, oddaj proszę mikrofon. Prosimy o prawdziwy face to face, bo już za dwa dni będzie trzeba się bić. To, że nazywasz mnie zbij. To mnie nie obraża. Ale ja cię nie nazwałam. To tylko pokazuje, że nie masz szacunku. Ja ci od razu do mówię, uderz w stół, a nożyce same się odezwą, nie? Nauczysz mnie całować. Aż się ochroniasz, uśmiechnął. Ostro. No, już teraz? No, dawaj. No, dawaj. O, proszę. Brawo. Poleciał taki low kick. Czy to był low kick? To był front kick. Chcesz mnie tak pokonać? Ja ci powiedziałam, że nie dla wszystkich jest dzieło sztuki. A ja ci powiedziałam, że za wysoko się cenisz. Przeceniasz się, wiesz? Dlatego nie, tak mało na pan się zarabiasz. Nie bój się, spokojnie. Jak Monika już się wróci, to chciałabym pokazać moje lekkie ciosy. Ale nosi mnie. Monice. Poproszę kolegę. Tylko nie upadnij. A może chociaż pierścionki zdejmij, czy też się będziesz... Jedziemy. Okej. To jest tak zabawne, że się... Jezus. Nie no, rewelacja, naprawdę. Ja też mam uczucia. Monia, chcesz jakkolwiek skomentować? Komentarz tu jest zbędny, moim zdaniem. Jestem self-made, dzięki temu ciągle wkładam w to serce. Dzięki temu nie zajebał mnie management, chcąc hit na SC. Ja to ja dalej jestem. Lędowałem sam parę lat, nie dla szmat i dla bułek. Aha, hajs taki mam na legalu, kurwa gruby, że mi rap da pieniędzy do potrzebnej.